kochani, w 22 dniu Vlogmas! Hej kochani, witam was w sobotę. Powiem wam, że odzywam się do was trochę później, ponieważ jest godzina 11:30, ale przez cały poranek sprzątałam pokój, także mam czysto, pięknie na święta, także bardzo się cieszę, że udało mi się to zrobić rano i później już będę miała wolny czas. Na dzisiaj nie mam jakichś szczególnych planów, ale wiadomo, przygotowania do świąt pełną parą. Dzisiaj mamy też w planach ubrać choinkę, oczywiście wszystkie potrawy świąteczne trzeba również zrobić. Ale na początku otworzę kalendarz adwentowy i później dalej będę do was rozmawiać. Oczywiście zapraszam was do poprzednich vlogmasów, jeśli nie widzieliście, ponieważ codziennie nowy vlogmas się pojawia i często na przykład YouTube nie wysyła powiadomień. Także koniecznie zaglądajcie na mój kanał i oglądajcie na bieżąco vlogmasy, bo już niedługo się kończą, a dokładnie za 2 dni. Jutro już przedostatni vlogmas i Wigilia. Także powiem wam, że ten czas leci nieubłaganie, ale nie będę tego powtarzać, no po prostu jest mi smutno. Ale otworzę teraz kalendarz adwentowy, może to mnie dzisiaj pocieszy. Jestem dzisiaj jeszcze nawet w piżamie, sprzątałam i nawet nie miałam czasu się... Dzisiaj jest takie ogromne okienko w Sinseju, jest naprawdę chyba największym okienkiem dotychczas i zobaczymy, co dzisiaj na mnie czeka. To jest taka duża bluza świąteczna chyba. Chociaż nie wiem, czy ona z myszką Miki? Nie. To są takie rogi na kapturze. O jacie, muszę to wyjąć. I dzisiaj trafiła się taka super bluza, taka oversize'owa. Ona jest w rozmiarze M, także no trochę jest dla mnie za duża, no ale już trudno. No ale bardzo mi się podoba, jest taka świąteczna. Tutaj takie słodkie rogi z kapturem, taka bluza, taka duża, typowa na jakieś takie wieczory, także super. Tutaj jeszcze ma taką kieszeń i ona kosztuje, już wam mówię, w Sinseju 69,99, także jeśli kogoś by interesowało, no powiem wam, że dzisiaj świetny prezent. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kalendarz Martynki jeszcze kilkanaście dni temu zajmował tutaj całe to miejsce, no a teraz tylko 3 opakowania, no dzisiaj już będą 2, no bo biorę 22, oczywiście pięknie zapakowana. O, tutaj zapaliłam sobie wosk. Mikołaj, to jest takie pudełeczko, ono jest chyba z Tigera, tak? Zobaczcie, taki słodki Mikołaj, na jakieś owoce na przykład do szkoły. I w środku strzelające cukierki o smaku jagodowym. Także taki dzisiaj prezent. Tutaj 22, wczoraj już widziałam, jaki będzie kolor, będzie taki mocno zielony. I tutaj jest tak, mocno zielony, ciekawe jak pachnie, ale obstawiam, że jak zwykle taki świąteczny zapach. Czuję, że jest tam taka nutka właśnie tego zapachu, który miał być, no ale niestety zapachy się pomieszały, no i jest zwykły świąteczny, także masakra, powiem wam. Szkoda, bo ja bym chciała mieć te wszystkie zapachy, które tutaj powinny być, no ale niestety się wszystkie pomieszały. No słabo, że one właśnie nie są zabezpieczone. Powiem wam, że z tego kalendarza tak się sypie i zawsze jak mi się przewróci, to tutaj właśnie mam cały blat w takich okruszkach. I dzisiaj mamy bombę. O, różowe serduszko, ciekawe jak pachnie. Pachnie bardzo ładnie, tak delikatnie, tak właśnie słodko, tak owocowo, ale nie czuję jakiegoś takiego konkretnego zapachu. Tutaj kalendarz z Niemiec, ciekawe co dzisiaj. O, co to jest? Na początku myślałam, że to Reese's Balisto. Tego u nas w Polsce nie ma, także jestem bardzo ciekawa. Jest to chyba jakiś taki niemiecki batonik, także super, będę miała co testować. Ja bardzo lubię właśnie testować nowe rzeczy. Także może zaraz nawet z wami przetestuję, ale na razie jakoś nie mam ochoty na batonika. Wczoraj w The Body Shopie była kredka do oczu, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie coś fajnego do pielęgnacji. Będę mogła wtedy skorzystać. O, tak, ale się cieszę. Powiem wam, że nie zaczaiłam, że jest właśnie taki kształt, jakoś tak nie popatrzyłam. A tutaj krem do rąk, także bardzo się cieszę. Uwielbiam te kremy i one są nawet dość duże. Tutaj Milka. I dzisiaj jest lokomotywa. Tak jak wam mówiłam, ja jestem wróżką odnośnie tego kalendarza, już 2 zgadłam. Także dzisiaj też obstawiam, może niech będzie biały. Jeśli dzisiaj mi się trafi, to będzie to podejrzane. Naprawdę, ale ja tak po prostu strzelam, ja naprawdę nie wiem. O nie, nie trafiła. Ale fail. Ale powiem wam, że jakoś dziwnie, bo myślałam, że biała będzie, bo już dawno nie było. Także no niestety nie trafiłam. Taka ze mnie wróżka. Powiem wam, że kilka minut szukałam właśnie tego numerku i myślałam, że nie ma, a tutaj zobaczcie, tutaj się schował na napisie. Jak myślicie, jaki będzie kolor? Ja obstawiam, może niech będzie pomarańczowy. Tak, trafiłam! I czas na Kinder.
A mogłabym powiedzieć czas na Kinder Bueno, bo oczywiście wiem, że dzisiaj będzie Kinder Bueno. To takie logiczne. No, Kinder Bueno. Tutaj 22 z Chupa Chupsa. Jak myślicie, co to będzie? Pewnie jakiś lizak. Mam nadzieję, że nie wiśniowy. I okazało się, że jest zwykły, malutki lizaczek. I czas na nim 2. Ja się cieszę, bo dzisiaj na pewno nie będą żelki. Chyba to będzie lizaczek. No wczoraj mnie zaskoczyli, bo było coś innego. Także mam nadzieję, że teraz do końca będą się trafiać same fajne produkty. I jest lizaczek. I jest to smak wiśniowo-malinowy. I oto zdobycze z dzisiejszego dnia. Wybiorę teraz ulubieńców i będzie to ta bluza. Na razie jeszcze jej nie nosiłam, ale zapowiada się naprawdę fajna. Krem do rąk. I ten batonik. Podoba mi się też to opakowanie od Martynki, a wy koniecznie napiszcie w komentarzach swojego ulubieńca. Czas przetestować batonika. Ciekawe, czy dobry. Jak myślicie? Jedliście może? O, wygląda trochę jak taki, nie wiem, jakiś taki Twix czy coś. On może też być z karmelem. I tak to się prezentuje. Myślałam, że to będzie taki trochę Twix. Jest to bardzo podobne. Czekolada jest dobra, ale w środku właśnie nie ma tego karmelu, tylko jest takie ciastko. Ale w Twixie chyba też ono jest takie podobne. Powiem wam, że myślałam, że to będzie coś takiego wow, ale nie jestem zawiedziona, jest to nawet dobre. Odzywam się do was wieczorem, przepraszam was, że tak późno, ale niestety dzisiejszy dzień był naprawdę pracowity, sporo się działo, ubraliśmy choinkę, byłam też u mojej babci, pomogłam jej właśnie ubrać jej choinkę i trochę wam tam nagram, także teraz zobaczcie. Powiem wam, że jest to naprawdę super, że Julka nagrywa vlogmasy w 2016 roku, ja wtedy nie nagrywałam. Później w 2017 roku obie nagrywałyśmy vlogmasy i teraz znowu nagrywam i mogę zobaczyć, jak właśnie to wszystko się zmieniało, jak nawet wyglądała choinka 2 lata temu czy rok temu, jak trwały przygotowania. I są to naprawdę świetne wspomnienia, można właśnie zobaczyć, jak się zmieniłam, jak Julka się zmieniła. Także oglądałam właśnie vlogmasy i jest dużo podobnych rzeczy. Właśnie przygotowania u nas zawsze trwają tak właśnie podobnie, ale wiadomo, każdy rok jest inny, magiczny. Założyłam sobie kaptur, zobaczcie mój, z tymi rogami renifera. I z tego co wiem, to w tamtym roku Wigilia wypadała w niedzielę, w tym roku w poniedziałek, także ten jeden dzień się trochę różnił. I powiem wam, że mimo rozmiaru tej bluzy, to naprawdę podoba mi się, jest taka śmieszna, oversize'owa, taka idealna na dzisiejszy dzień. Zaraz wylosuję osobę z kalendarza adwentowego dla widzów, a wy teraz koniecznie napiszcie w komentarzach, jak u was trwają przygotowania do świąt, czy jedziecie do rodziny właśnie na święta, czy spędzacie je w domu. Czy właśnie Wigilię macie u siebie, czy jedziecie do kogoś, koniecznie napiszcie, bardzo mnie to ciekawi. Możecie też napisać, jaka jest wasza ulubiona potrawa, powiem wam, że ja nigdy nie umiem się decydować, uwielbiam wszystko. Naprawdę to święta, to jest pod względem jedzenia, to jest chyba najlepsze święto, naprawdę. Uwielbiam barszczuszkami, uwielbiam pierogi, uwielbiam ciasta. No i dzisiaj 22, powiem wam, że ja naprawdę zaczynam to wątpić, jak to tak szybko zleciało. 22 już dzisiaj i dzisiaj wygraną jest długopis choinka, żel do kąpieli choinka plus nim 2, zobaczcie, choinka, już wam pokazuję. I tak się prezentuje dzisiejsza nagroda, taki uroczy długopis z choinką. On jest taki fajny, bo tutaj jest taki brokat i taka słodka choinka. Bardzo ładnie się prezentuje.
do tego nim dwa Aloha. Jest to jakaś taka nowość, limitowana edycja, nie wiem. I tutaj jest marakuja i ananas. I dodatkowo jeszcze taki mały żel do kąpieli. On bardzo ładnie pachnie w kształcie choinki. I wylosuję zwycięzcę. Niech będzie to. A w losowaniu zobaczcie, kto mi towarzyszy. Cześć! I wygrywa Aneta W. z Biłgoraja. Gratuluję Ci, Aneto, leci do Ciebie taki oto prezent. Kochani, dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego vlogmasa. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję za poświęcony na oglądanie czas. Buziaki, pa, pa!